Tak mi się wydaje, przynajmniej, bo odczekałem się krócej. Zazwyczaj tak jeszcze trochę czekam, 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 już po tym, jak realizator powie start i dopiero wtedy mówię tak, dobra, jesteśmy. A teraz od razu wleciałem. Mam nadzieję, że to nie było tak, że na przykład w połowie słowa dopiero weszliśmy on air, ale no trudno, nie zweryfikuję tego teraz. Musiałbym odtworzyć nasz filmik, a to by stworzyło nieprawdopodobny pogłos. To jest poranek, jest wtorek. Jest godzina 8.30, jesteśmy punktualnie na YouTube. I jestem ja, i jest Leszek Milewski po drugiej stronie, który dzisiaj ustawił się w taki sposób, że obraz oplata jego głowę, tak jakby to on był jego bohaterem. Tak, zostanę tak do końca w takim układzie. To jest świetny układ. Szczególnie, że tam co jest, bardzo Myślę, dobra że... aura wokół mojej głowy. Trochę krwi, trochę ciemnych chmur. Kuba, właśnie, co sądzisz? Jak, czy Robertowi Lewandowskiemu spodobałaby się pogoda na moim obrazie? Myślę, że tak, jest słonecznie i pogodnie, i wydaje mi się, że naprawdę tutaj czułby się zrelaksowany i komfortowo by się czuł. A nie tak niekomfortowo jak na przykład na konferencji, bo widać było, że momentami niekomfortowo się czuje yy, i że wkłada się mu w usta, to się też niekomfortowo czuje. Słowa, których nie powiedział o krytyce pogody. Ale zdziwiam się w ogóle, tak? Bo nie, 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 nie chcę, żebyśmy robili z tego temat dnia. Ale się, że tak niesympatycznie potraktował Samuela Robert Lewandowski. Tak odpowiedział tak, tak, jakby tak, o co, co ty pytasz, ty pismaku. A tak ja myślałem, że on już teraz jest barceloński, kataloński luz, że haha, hi hi, ho. ho. Tutaj sobie śpiewa cantare o, o z kibicami, brameczki lecą suto. No to że tutaj też się pośmieje z rodakami, a tu się okazuje, że z rodakami to nie, że Samuel się nie będzie śmiał. Tak, myślę, że z tym katalońskim tym... luzem, kuba bardziej byśmy się spodziewali, że na pytanie Samuela, Robert odpowie: życie to śpiew, życie to taniec, życie to przygoda. Tak, też się właśnie tego spodziewałem. I że będzie tak mówić, czy, czy ja krytykuję pogodę w Polsce? Nie, ja po prostu chwalę pogodę w Hiszpanii, bo wiecie, tam jest naprawdę cudownie, kanarki śpiewają, I bo, bo są kanarki. U nas nie ma, u nas są tylko gołębie, które srają. Że po Robert mi. powinien ponieść no i to grzemię i dlatego ma... właśnie w takich sytuacjach wykraczać już poza futbol. Dzisiaj sprawdzałem na jednym z portali zakładki sportowej, było tak, Robert Lewandowski, osobna zakładka, później osobna zakładka piłka nożna. Więc niosąc to brzemię, hmm. powinien rzeczywiście wcielić się trochę w kołcza. Słuchaj, pogoda. Kto ma dobro w sercu, zawsze ma dobrą pogodę. Takich odpowiedzi w tym momencie oczekuję hmm. od Roberta Lewandowskiego. Nieważne o co zostanie Robert zapytany, musi pamiętać, że niesie na swoich brzemiach dobrostan. Wielu milionów Polaków. Polacy słuchają Roberta Lewandowskiego. Po prostu słuchają. Jeśli on zostanie zapytany, Robert, co sądzisz o porażce 04 z Walią? Gdzie zmarnowaliście trzy rzuty karne? Tam nie powinna paść ani jedna odpowiedź dotycząca boiska. Tam powinno odpowiedzieć coś, że serce śpiewa. Coś odnośnie porady, jak wstawać, czy, czy, czy na bok, czy, czy bardziej wiesz, przodem. Tu idzie o Polskę. W każdej wypowiedzi Roberta. Idzie o Polskę. Dlatego ta wypowiedź o pogodzie poniosła się takim echem. Kuba. Czy Robert Lewandowski jest jesieniarą? To myślę, że możemy ten tytuł spokojnie sprzedać do różnych portali typu podelek. Robert Lewandowski, czy jest jesieniarą? Jesieniarzem w takim układzie właśnie pozostawił dużo niedopowiedzeń. Ja, ja odczuwam niedosyt po tej konferencji prasowej, bo jednak są takie pytania, na które odpowiadasz biblijnie. Tak, uh -huh. tak, nie, nie, musicie być gorący albo zimni, żeby nie była letnia wasza, wasza temperatura. A tutaj było takie zwodzenie, że z jednej strony on przywitał mnie deszcz, pogoda, tak, a ten, a potem jak samo ja chciał pociągnąć za języki i zweryfikować, że no o co ci chodzi, człowieku, co przyjechać, już narzekasz na Polskę. No to Lewandowski, że nie, nie, ja nie krytykuję pogody, ja tylko ją opisuję, jestem takim kronikarzem praktycznie, no takich słów nie użył Robert Lewandowski, ale mógłby użyć i że to nie jest tak, że on zabiera głos w tej sprawie, no to powiedziałeś A, to powiedz B, czy, czy jesteś jesieniarą i, i uważasz, że jest fajnie, że jest listopad, już się zaczyna pierwszy z serii listopadów, które nas czekają? Czy nie, czy, czy jednak jesteś tutaj mm. kataloński suwecody? No właśnie tak zastanawiałem się, czy dzisiaj okładkę naszego programu zrobić lewandowski piasecki, czy taki Robert przedstawiający pogodę, prawda, tam y, na tle mapy Polski. Wszędzie wiesz, grad, burze, y, ciemne chmury i Robert. No uznałem, że to za mały temat, jednak, bo to jest temat mocno anegdotyczny, ale może masz rację, może tu chodzi o coś ważnego. Kto krytykuje tak. polski listopad, krytykuje Polskę, krytykuje Polaka. Więc tu rzeczywiście, wiesz dlaczego Robert się zaperzył, dlaczego zaatakował Samuela? Bo chodziło o coś ważnego. Bo to nie było głupie pytanie. Bo to było hmm. pytanie o Polskę, o podejście Roberta do Polski, do Polaków. Dobrze, że Robert się wycofał, zrozumiał swój błąd, zrzucił winę na Samuela, ale to było jedno z ważniejszych pytań, jakie padły do Roberta w historii jego kariery. To nie było pytanie o pogodę. To było pytanie o stosunek Roberta do Polski i Polaków. Tak, trochę tak. Takie tak. zawoalowane. Nigdy nie potrafię tego wypowiedzieć w taki sposób, żebym czuł się zadowolony z siebie. Tak Zawsze wypowiadam tak, że e, mogłeś to zrobić lepiej, Kuba. Jednak mogłeś to wypowiedzieć w inny sposób. Zawoalowane, uderzenie w kraj, w ojczyznę, w państwo. A to, nie, to nie, nigdy takie ciosy nie, nie przechodzą bez echa. W ogóle chciałem jeszcze tutaj zająć stanowisko, bo zostałem niesłusznie posądzony o to, że mi odpowiada sytuacja za oknem, że jestem jesieniarzem i że zimniarzem i że jest super, bo jest teraz 8 stopni i pada i generalnie... No że jest dorobiłeś się łatki jesieniarza ja na konflikcie uważam. z Pawłem Paczulem. Ja myślałem hmm. i Paweł pewnie podobnie, że o tej porze to jak tylko się skończy program, ty wyjdziesz i będziesz w tych liściach tak pływał. Jeszcze ich chyba nie ma za dużo, ale te co spadły trzy, to ty już będziesz w nich pływał jak makkwacz w pięciodolarówkach. No właśnie nie, właśnie nie. Właśnie to mnie boli bardzo mocno, ponieważ Paweł się wylansował na przeinaczaniu sądów innych osób. Po prostu, bo ja nie uważam, że teraz jest fajnie i uważam, że jest lepiej niż jak jest 35. To, to muszę się zgodzić. Jest lepiej niż jak jest 35, bo teraz po prostu zakładam kolejne warstwy na siebie odzieży i jest ok. Natomiast nadal sądzę, że dramatycznie zmniejszyło się okienko pogodowe, które jest w porządku i sympatyczne. I nie jestem sam w tym spostrzeżeniu, bo moim zdaniem taka optymalna aura do życia. To jest tak między 15 a 25 mniej więcej, kiedy jest nie za ciepło i nie za zimno. Jest taka pogoda na bluzę. I sobie spokojnie możesz wtedy oddawać się różnym takim przyjemnościom, jak nie wiem, gra w piłkę na przykład, albo spacery, albo jazda na rowerze, albo inne takie rzeczy. No bo nie oddajesz się tym przyjemnościom, kiedy jest 35, bo chcesz umrzeć. Po prostu leżysz i czekasz na to, aż przyjdzie chłód. Natomiast ty między 15 a 25 jest wszystko elegancko, wszystko sobie robisz, pach, pach, chodzisz. Ale u nas jest tak, jest 35, 35, 35, 35 i nagle siuch, listopad, 7, deszcz yy, i też nic się nie da zrobić. I nie ma tego, to okienko pogodowe, kiedy i ja też mam wrażenie, że to jest główny problem naszego futbolu, bo my możemy szkolić dzieci tylko w tym okienku pogodowym. Ono trwa 3 tygodnie, to są pierwsze 3 tygodnie września. Więcej już nie ma, bo potem już są Katary, a wcześniej się nikomu nie chce iść na bójsko, bo jest za gorąco. I tak samo jest potem w maju, jest 3 tygodnie, jest ok. Jest o, no, pogoda na bluzę, można sobie pograć piłeczkę, można od rana do nocy na orliku, a potem znowu. O tym jest, jest słynne chyba. dzieło, jedno z jakby wiodących, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży w Polsce. Tuż obok e, podręczników Jerzego Talagi, pochwała słońca Pała Paczola, też tego dotyczy. Więc myślę, że to będzie podręcznik, który zostanie e, nawet nie tyle włączony do narodowego modelu gry, co on go wchłonie. Pochwała Słońca będzie głównym podręcznikiem narodowego modelu gry, a instrukcje taktyczne będą tam poboczne. Nie wiem, czy tak już nie jest. Moja kursy kończymy już jakiś czas temu, bo mam licencję trenerską UFAC. Niektórzy pewnie nie wiedzą, bo staram się tym nie chwalić na co dzień. No i, i tam nie było wtedy jeszcze Pochwały Słońca, a może dlatego, że jeszcze nie powstała. Ale, ale mieliśmy tutaj inne zadanie na dzisiaj przygotowane. Mieliśmy spór. rozstrzygnąć spór pokoleniowy. Spór pokoleniowy, spór, który dzieli, dzieli Polskę i Polaków, który odbija się szerokim machem już tak naprawdę na całym świecie, dlatego że, wiadomo, raków ma bardzo międzynarodową szatnię. Fabian Piasecki, pseudonim God czy Robert Lewandowski, Bobek. pseudonim Bobek, Sobczak, pseudonim Sobczak. Kto z nich w tym momencie wyżej? Przeczytałem ładny tekst chyba pod, na Twitterze pod zapowiedzią naszego poranka. Jesteś tak dobry jak twój ostatni gol. Tak. Ja widziałem, tak się składa, widziałem ostatniego gola Roberta Lewandowskiego. To jakieś tam dołożenie do pustaka z jakimś Elcze czy z kimś tam. Natomiast Fawia Piasecki, no to jest gość. Zajwanił tak, że się Marek, no nie, że uśmiechnął, ale tak skrzywił twarz w czymś, co niektórzy mogliby interpretować. Tak, troszkę sugerujesz, że dobrze byłoby, aby Fabian już nigdy nie strzelił bramki, bo wtedy zawsze będzie tak dobry, jak jego ostatni gol. Ale kupuję tę argumentację i zachęcam konkurs argumentów za tym, że dlaczego Fabian Piasecki jest lepszy. To ja, ja, ja nie będę mówił tego wprost, bo nie chcę procesów, nie jestem stronniczy, że teraz będzie konkurs też. Dlaczego? Albo dlaczego Robert Lewandowski jest lepszy od Fabiana Piaseckiego? Pomóżcie ten, rozstrzygnąć ten. Yy, to ważne pytanie w komentarzach. Dlaczego Robert Lewandowski jest lepszy od Piaseckiego? I dlaczego Piasecki od Roberta? Trzeba zebrać te opinie. Najciekawsze opinie przeczytamy w najbliższych tetrykach. Fabian, Szymon pisze, że Fabian Piasecki zakłada Superligę. Hmm. E, też o tym słyszałem. Miała miał być z, najpierw ze Stanomiec, potem z Wisłą Płock. A teraz po już nie, sam ma, nie ma. Po sam Fabian będzie w ta... Tak, mógłby tak, e, tak to zrobić. O, Sebastian Michalski podrzuca ciekawy tutaj e, temat. Czy jakiś komentarz damy na temat tego, z kim bawi się Cezary Kulesza? I DJ Towot, DJ Wania pyta z kim? I my również, bo w sumie to ciekawe. Ja jestem ciekawy z kim się bawi Cezary Klesza, bo chyba nie tam wiem, Ja nie. coś widziałem, yy, chyba wrzuciał, wrzucał Szymon Jawczak, ale ja nie znam mm -hmm. się na takich układach dokładnie. Widziałem, że tam są jakieś postacie z rządu, postacie też kontrowersyjne, ale naprawdę słabo się znam na polityce. To nie jest tak, że mam jakieś opory przed uderzeniem w sprawy polityczne, ale po prostu się tym nie interesuję i nie znam. Aha, no dobrze, to ładnie z tego wybrnąłeś. Jeśli chodzi o Fabiana Możemy to poruszyć, te, to te sprawy gdzieś tam w Tetrykach, jak się zaznajomimy, ale na ten moment ja nie mam pojęcia, jak się tego odnieść po prostu, przykro mi. Anko pisze, że z Mejzą. No nie, to jego to, to z Mejzą, być może Ceder Kulesza potrzebuje akurat jakiegoś cudu, <noise> na przykład uzdrowienia A to jest ciekawe w takim w układzie, zdjęcie z Majzą tu wiemy jak się odnieść. Kuba, co sądzisz, zdjęcia z Mejzą tak. w tym momencie, jak to wygląda? Polski futbolu, wyobrażam sobie Łukasz Majza, cystarkaża. Polski futbolu wstań, a polski futbol bierze i wstaje, tak jak ludzie, których Łukasz Majza uzdrowił swoimi no, takimi trochę nowatorskimi, trochę takimi e, innowacyjnymi metodami e, medycznymi. No szkoda, nie, 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 nie za Tylko to jest też interesujące, że wydawało, wydawać by się mogło, że Łukasz Majza został po prostu mm -hmm. rozjechany. Że moment, w którym on na swojej konferencji poprosił swojego przyjaciela, żeby wstał, a on wstał, znaczy nawet nie poprosił, Boże, on, on po sam siebie wstał. się pokazał, wydarzyło, przypomniałeś. To są rzeczy, które po czasie zapominasz i właśnie. Ja nie wiem, czemu Łukasz Mejza dalej funkcjonuje w naszej przestrzeni publicznej, i funkcjonuje w innej postaci niż jako mem z tym człowiekiem, który obok niego wstaje. Co? Nie, wiem, nie wiem, co się wydarzyło. Problem chyba polega na tym, że weselne oczepiny, naprawdę niskiego gatunku oczepiny, dość archaiczne, i tak mają więcej powagi niż pewne kluczowe dla naszego państwa kwestie, bo w jaki sposób Łukasz Mejza wciąż unosi się na powierzchni jakiejś przestrzeni społecznej, jest dla mnie. No, Niezrozumiały, niewysławialny wręcz. Człowiek, który zorganizował konferencję mającą potwierdzić zasadność jego, jego uleczających cudownych instrukcji, pokazujący na człowieka na wózku, żeby wstał i on wstaje. To jest jego argument. I on wciąż funkcjonuje. No, to jest naprawdę imponujące. No, nie, nie powiem, co no, zawsze tak, tak, wypłynie ja, na wierzch, Nie powiem. <ślesk> <ślesk> tak, no, ale spodziewałem się, że jakby że zostanie utrwalony, tylko spodziewałem się, że zostanie utrwalony. W polskiej kulturze memowej i to już będzie. Nie jego spiżu kariery trwalszy, trwalszy niż ze spiżu. Ale rzeczywiście, to też można się pozastanawiać, też możemy ogłosić spokojnie konkurs, e, czego dotyczyły tematy rozmów. Cezarego koleszy z Łukaszem Mejzon Jak chcieli co uleczyć? Nie masz jakiś pomysł, co dokładnie ma zostać uleczone? Ja myślę, że pogoda w Polsce. Pogoda w Polsce na pewno pracują nad tym intensywnie, żeby tak, nie było listopada. Tak, kolejnego. ma zostać uleczona o, pogoda w Polsce specjalnie dla Roberta. I Arek Milik bardzo poprosił, żeby był w czymś pierwszy. <laughs> no nie o, to nie może Tu powiedział, nie, 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 nie jest ja to... potrafię to... sprawiać, że ludzie wstają z... Ludzie leczą się ze wszystkiego, ale tego, Panie Areczku, nie możemy dla Pana zrobić. Panie Areczku, pierwsze miejsce jest dla Robercika, niestety tutaj nie, nie, ma, nie ma opcji. Eee, ważny argument za Fabianem Piaseckim. Gol w barwach Olimpizamrów Zambrów. Albo przeciw Olimpij Zambrów. Ale chyba w barwach Olimpij Zambrów. Taka przewrotka, tak zajwaniu, próbowaliśmy przeprowadzić taki test, że ja pokażę na telefonie jak ten gol wygląda, a nie, nie, nic nie widać. Kuba, słuchaj, się... rozwijamy się technologicznie jako gol.pl, często piszecie do nas w listach, że chcielibyście, aby w programie pojawiały się również skróty, na przykład ostatnio był taki komentarz pod programem Ekstraklasy, że dobrze jakby nasze rozmowy były przetykane bramkami z tych meczów. No, nie zawsze jest to możliwe, ze względu na to, że musielibyśmy na to wydać jakieś 100 milionów złotych, których akurat w tym tygodniu nie mamy, ale możemy to zrobić spokojnie teraz. Także jako gol.pl wejdziemy teraz na zupełnie wyższy poziom. Będą skróty. Tak, mam, tak, tak, tak. Mam to koniecznie, Kuba. Mam rozwijamy się jako format wtorkowy, rozwijamy się jako format porankowy. Będą teraz skróty w programie. Proszę bardzo. Tu jest skrót. To będzie bramka Piaseckiego, tak? Olimpia Zambrów gra? Tak, uwaga, moment. Tu jest dośrodkowanie. O, i tu Zajwaniu. Zgarnął piłkę, tak. O, moment, może tak z tej. Jak ruszam, jest to do, jest. Się... jest To był naprawdę To był najlepszy program. Już mamy zupełnie inny poziom. Skoczyliśmy na ten poziom. Gol z sezonu w Zambrowie. Fabian Piasecki daje Olimpii zwycięstwo nad Polonią. Eee, czy Robert Lewandowski ma gol w Zambrowie, który daje zwycięstwo nad Polonią? Nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie, że miał. A Fabian Pesetki ma. Dla mnie sprawa jest jasna i, i rozstrzygnięta. Jeśli chodzi o wyższość tutaj jednego nad drugim. Natomiast pozostaje do, do rozstrzygnięcia kwestia inna. Czy Robert Lewandowski miewa gole z przewrotki tak ogólnie? Ja sobie nie potrafię. Coś kiedyś to. chyba strzelił jakimiś nożycami, ale to było dawno. Teraz mamy świeżo w pamięci bramkę Fabiana Peseskiego, ale ciekawi mnie, bardzo ważne jest to, co poruszyłeś. Czyli ta. Yy... W zasadzie już nawet nieefektowna, a efekciarska radość Marka Papszuna. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Sebastian Mila po strzelaniu bramki na 2-0 w meczu z Niemcami. W tym meczu, w którym nikt nie pamięta, kto strzelił pierwszą bramkę. Strzelił po prostu Sebastian Mila tą na 2-0. Jedyny mecz, w którym padł jeden gol, a skończyło się 2-0. To właśnie mecz Polska-Niemcy, gol Sebastiana Mili na 2-0 i wskoczył w ramiona tam również, również Adama Nawałki bodajże. Pobiegł do niego. I dokładnie tak nie było w meczu, w którym Piasecki strzelił gola. Świetne pojawiały się takie memy, że radosny Marek Papszun po bramce Fabiana Piaseckiego. I ciałka trzyma. Mi <grym> się bardzo podoba, jak są różne, różne ujęcia, bo żeby było jedno, takie oklepane, takie wklejane wielokrotnie, no to do zrozumienia. Ale nie, są różne ujęcia Marka Papszuna i zawsze jest podpis Smiles in Polish. Mhm. Marek Pavrządz, in Simpolsz. Po bramce, po zwycięstwie, po awansie do ekstraklasy. w momencie, kiedy dokonuje historycznych rzeczy. Eee, na czacie był bardzo ważny argument. Eee, znaczy dwa, wa dwa ważne argumenty. Mhm. Teraz mi się rzucił drugi. Pierwszy, <coughs> Patryk Lewandowski. Piasecki jest o jeden centymetr wyższy od Lewandowskiego i to chyba wystarczy za ostateczny argument co do jego wyższości. O tak, tak, tak. No, nie ma tutaj jakby pola do dyskusji. Natomiast tutaj był jeszcze bardzo, bardzo ważny argument. Tomasz Czupak. Piasecki jest lepszy, bo gra w Rakowie, najlepszej polskiej drużynie w Pucharach w XXI wieku. A Robert w jakiejś tam Barcelonowiance mm. To prawda, tak można też to postrzegać, bo Raków, o ile się nie mylę, nie używa dźwigni finansowych. Wajch, dźwigni, innych takich rzeczy, których, znaczy, których działania nie rozumiem więc faktycznie można tutaj postawić znak większości przed czy Marek przed Papszun na tej klasycznej takiej grafice, że wierzy wesoły, smutny, zadowolony, wszędzie byłby. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, bo wydaje mi się, że to musi być taki znak rozpoznawczy jego. Chociaż czytam teorię, że Marek Papszun po tym konkretnym golu był przekonany, że Piasetki był na minimalnym spalonym i tak kiwał z niedowierzaniem, wam, że tak. Nie uznają, mu. nie uznają w shapeball sezonu, ale mu nie uznają. I niestety, ale kamery nie uchwyciły momentu, kiedy on się dowiedział, że jest uznany ten gol, bo być może był tam in Polish. Tak, Kamery nie uchwyciły. nie uchwyciły takiego momentu, który był na koniec rokiego, kiedy pobijany troszeczkę Roki krzyczy: "Adrian, I love you". I tutaj Marek Papczun dokładnie to samo robił przy, przy ławce rederze: "Fabian, I love you", ale tego nie uchwyciły kamery, gdyż były zajęte obserwowaniem szpaku. Tak mogło być, jeśli chodzi o ten mecz. Natomiast, bo sobie pozbytkowaliśmy trochę, ale zaczynam wierzyć, że w ekstraklasie robi się kolejny dobry sezon, taki pod tym kątem, że dobre drużyny dostarczają rozrywki. Nie wiem, czy być może mnie wyprowadzi za moment z błędu, ale jeśli chodzi o raków, jeśli chodzi o to, jak udało się Bromiomu poskładać to, co się dzieje w Lechu. I jeśli chodzi o legię, która no wreszcie zajmuje pozycję w tabeli, która jest bardziej trochę związana z tradycjami, legi Warszawa, bo nie jest tradycją legi Warszawa przebywanie w strefie spadkowej, a jeszcze przecież na trzecim miejscu cały czas pozostaje pogoń, tak jak w ubiegłym sezonie. To zaczynam się zastanawiać, czy to będzie kolejny sezon, gdzie ta logika ekstraklasy, która zawsze nam towarzyszyła, że o, faworyt jedzie gdzieś tam, to na pewno przegra. Ho, 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 I taki długi, długi, długi śmiech. Czy ona się wycofa na dobre z polskiej piłki? To jest moje pytanie do Ciebie, bo jak patrzę sobie m, nawet na takie best highlights of weekend, no to się okazuje, że tam jest naprawdę sporo. Zagrań, z meczów tych zespołów, które są faworytami. Czy sugerujesz, że dobre drużyny będą dobre, tak? Chciałbyś porozmawiać o tym, czy dobre drużyny będą dobre. Tak. To rzeczywiście nie zawsze tak. było jasne. Myślę, że tak. Bardzo jest mi przykro, że nie pociągnęliśmy dalej tematu Fabiana Pieseckiego, że już chciałeś przechodzić do jakichś lechów Poznań, Legii, Warszawa i tak dalej. Także więcej ci nie powiem na ten temat. Jestem, jestem zaskoczony tym nożem w plecy. Rozumiem, że to jest zemsta za odcinek Tetrycy Menadżer. Już skończyłeś dyskusję o Piaseckim, już jakieś lechy Poznań i inne drużyny, które są... Nie, ostry. to cały czas jest o Cały czas jest piasecki. Przecież jak mówimy o, o dobrych drużynach, to wiadomo, że muszą mieć kogoś takiego jak Piasecki. Nie no, jest tak, jest ten okres jeszcze sezonu, kiedy często bywało w ubiegłych latach, że Puchara już no, bo ja miałem eliminację, wiecie, tam dwa mecze z Osijekiem. No trochę chłopaki tam się zmęczyli aby taki świad. No trochę, trochę tam było tego grania. No i nam jest trudno, nam jest ciężko. A, a teraz patrzysz w tabelę, zwłaszcza że to nie jest tak jak Legia, że słuchajcie, mamy jeszcze zaległy mecz z Termaliką, Wygramy zaległy mecz z Termaliką i być może zrównamy się punktami z 13. miejscem w tabeli. No teraz tak nie jest, kurde, nawet ten lek. Ale w, w nie wiem, bo w, ty podejrzewam, że masz tutaj szersze spostrzeżenia, bo obserwowałeś cały początek sezonu. E, jeśli chodzi to również... Ten temat o to, się Kuba wyczerpuje na, na, na zdaniu, że dobre drużyny będą dobre. Tu nie ma co więcej dodać w tym momencie, w takiej szerszej refleksji. Ale nie, jest, nie, jesteś tym nie. nie jesteś tym zaskoczony? Jestem zaskoczony, że dlaczego? nie rozmawiamy nie? o tym, jak dobry mecz miał Fabian Piasecki, bo sprowadziliśmy go tylko do nożyc i kilku żartów. A on miał naprawdę świetny mecz jeszcze wcześniejszy, gdzie... Zrobił no znakomitą e, asystę przy, nawet. Gdzie naprawdę on pracuje na boisku wspaniale, nie tylko wykończeniem, ale również grą dla całego zespołu. Podaniem, ustawieniem. E, pokazuje się technicznie, a ja, Pesycki, ja, przyjaciel dobrej piłki. To ja będę miał do Ciebie zaraz pytanie. Ja będę miał do Ciebie pytanie, tylko sobie otworzę tutaj, otworzę sobie zapisy konferencji prasowej. I uwaga, Marek Paprzon. O właśnie, to chciałem, żebyś... To to, to to jest to mnie ciekawi, co Marek Papszun powiedział, bo wiem, że zajawiałeś mi to ostatnio. No, no dobrze, dobrze. Ko, ale kojarzysz, tak? Bo chci, teraz chciałbym, żebyś y, potwierdził, że jest w twoich oczach niezłomnym autorytetem. Że to jest trener, który powinien otrzymać tytuł trenera tysiąclecia. Bo już w, tego, w tym tysiącleciu już trochę jesteśmy. Już 22 lata jesteśmy w tym tysiącleciu. Można pierwsze... Takie twarde werdykty podejmować co do, co do ludzi tysiąclecia. Wiadomo, że takim człowiekiem tysiąclecia bez podziału na, na rolę, jest, oczywiście Jacek za to chodzi. Natomiast y, i Kowal jest egzekwo. Ale jeśli chodzi o trenera tysiąclecia, czy Marek paksz już na Jeszcze tym nie tym twoim zdaniem? Bo jest jeszcze Jagiełło, który świetnie wytrenował Husara ale to nie to tysiąclecie my już mówimy o tym nad... chyba, że Jagiełło wytrenuje na przykład husarię w przyszłości gdzieś w 2148 na przykład ale dobrze, bez zbytków Marek Papszun to jest człowiek którego wiedzy ufamy no tak, Zgodzimy tak, się? tak, tak. który trochę piłkarzy potrafi widział też na czasy Zgodzimy da, się. dał temu dowód w meczykach jakiś czas temu ale trochę piłkarzy widział mhm. i napastników trochę widział i jego rolą jest, żeby Raków grał jak najlepiej. Tu też tak. się chyba zgodzimy. Dobrze. Dobrze. Bardzo się cieszę, że budujesz jego pozycję przed tym, co ja tutaj zacytuję. Marek Paprzun mówi tak. Tylko właśnie kurczę, nie, mówi no nie. To, to, nie, jest, to nie jest odpowiednie. Marek Paprzon wypalił. Lepiej nie wypalił. Marek Paprzon wypalił na konferencji. Fabian ma nietuzinkowe umiejętności. Ponownie może strzelić gola sezonu. Ale jedna bramka to jednak trochę za mało, żeby wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie Aha. na stałe. I tu dochodzimy, Kuba, do teorii spiskowej. Teoria spiskowa no. mówi, jestem bardzo ciekaw, jak się do niej odniesiesz, że Marek Papszun naprawdę bardzo lubi Gutkowskisa. On naprawdę <głos> bardzo <głos> lubi nim grać. To jest tak, jak masz swojego, wiesz, FMA, taki stary save. Masz już lepszych piłkarzy, widzisz to po statystykach, widzisz to po atrybutach, ale tam jest ten napastnik, który strzelał ci gole wcześniej, tak? I masz do niego wielki sentyment. Serduszko bije mocniej. I, I bardziej cię cieszy, jak on wejdzie i strzeli gola na 4-0, niż jak sprowadzony argentyński Wonder Kit strzeli tego hat-tricka przed nim. I ostatecznie co się dzieje? Uważasz: kurczę, ja i tak mam taką dobrą ekipę w tym FM-ie będę grał tym swoim. Będę grał tym swoim, tanci niech, niech sobie idą. Więc yy, to, jest naprawdę, to jest naprawdę piękne i tak jest moim zdaniem z se Markiem Papszulem. To bardzo cieszy, bo wiemy też przy różnych, Kuba, reportażach dotyczących Marka Papszula, że są piłkarze, którzy mają pewne pretensje do Marka Papszula. Nie z każdym rozstaje się w zgodzie. I dla równowagi, tak jak jest dla równowagi... Tutaj jest absolutnie, nie wiem czy słowo przyjaźń oddaje pełnię tej relacji, ale taka jest moja teoria spiskowa, że jak strzela ktoś inny niż Gutkowski, Marek Paprzyn się cieszy, szczególnie jak to daje wynik, tak? ale wolałby, żeby strzelał te bramki Gutkowski, wtedy świat byłby na swoim miejscu znaczy bardzo kontrowersyjnie to powiedzieć, że Marek paprnuje się cieszy, jak to strzela gola. Ja powiem szczerze, że nie Z widziałem. Gudkowski tego... Nie, no, wiele słyszeliśmy o rozwoju Gudkowskiego przed tym sezonem, Gonzalo Feją, że Gudkowski to jest maszyna, że fizycznie jest niesamowity, na grę w dużo mocniejszej lidze, że zrobił potężny postęp piłkarski, techniczny. I my to widzimy, ale widzimy też sytuację. Klasyczne Gutkowskisowe, który spudłował ostatnio dosłownie z 5 metrów do pustej bramki, a tu wchodzi Fabian Piasecki, robi kapitalną, kapitalną robotę na boisku w jednym meczu. Teraz strzela Nożycami. No to gdzieś, gdzieś ten kierunek rozwoju Gutkowskisa, grania Gutkowskisem jest zaburzony. No ten Łąderkit się, ten argentyński Fabian Piasecki wspaniale się rozwija i coraz. Trudniej ci przed samym sobą uzasadnić grę swoim ulubionym piłkarzem w tym sejwie. Gutkowski to jest ten piłkarz, ulubiony w twoim starym sejwie. A wiesz co? Coś tu nie jest, bo pamiętam, że jedna z dłuższych karier ostatnich lat, to u mnie w menedżerze to była wtedy, kiedy no, jest dobrze grał też w rzeczywistości, jak robiła wam de I radionow. No tak. 42-letni radionow, tutaj otoczony samymi gwiazdami naprawdę europejskie piłki, głównie z Serbii, z Chorwacji oraz z Holandii, bo stamtąd głównie ściągam moderki No i on zawsze wchodził na końcóweczki. Wiesz, kiedy Gutkowski strzelił ostatniego no. gola w lidę? 15 lipca. A gra bardzo dużo wciąż, prawda? Nie ma takiej szansy, żebyś, żeby Gutkowski. Wiesz, że on nie wypadnie z tej rotacji. On wciąż będzie bardzo wysoko w tym wszystkim. Zobacz też, kiedy najbardziej Marek Papszun się rozjusza. Mówiłem ostatnio, mówiłem przed chwilą o tej, o tej wypowiedzi dla meczyków. Marek Papszun był wściekły, gdy zaczęło się mówić o niestrzelających bramki napastnikach. Także chciał rozbić ten, ten mit, że trzeba się nie znać na piłce, jeśli ktoś mówi o niestrzelających bramki napastnikach. I rzeczywiście, można o tym merytorycznie dzisiaj porozmawiać, natomiast to było tuż po tym, jak Gutkowski zmarnował jakąś doskonałą sytuację i wychodzi Marek Pabszon w programie, no pasik nie musi koniecznie strzelać. I to jest właśnie tak samo, jakbyś był w FM-ie w konferencji prasowej, gdzie ktoś pyta, dlaczego Olkiewicz gra 42-letnim e, radionowym? Bo mogę. Budkowski jest świetnym piłkarzem, bardzo go cenię i widzę ten rozwój, ale no, myślę, że Fabian naprawdę ma duże umiejętności. To nie jest tak, że to jest tylko tur do, tur do biegania, tur do wygrywania głowek i okazjonalnej bramki typu mięcie. On naprawdę bardzo dużo widzi i potrafi. To jest, to jest szczere, szczere umy. Ja powiem tak, mam otwartego tego transfermarkta ja nie zawaham się tego użyć podobnie, ponieważ mam dla Ciebie drugie pytanie. Kiedy w ogóle ostatnio strzelił gola? Tego 15 lipca. Nie, nie, nie. Otóż nie. Strzelił gola 21 nie? lipca. 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 Beczu za staną. I dołożył... A Musiolik? Jak tam bramki Sebastiana Musiolika? O, ale mnie zaskoczyłeś. Eee, muszę otworzyć ja transfer. To tak bramki. nie może być. Że jestem, że jestem nie ten. Dobra, jeśli chodzi o minuty, to ci powiem najpierw tak, bo to akurat mam otwarte. Gudkowski z 825 minut w tym sezonie, bez podziału na, na rozgrywki. Wziąłem bez podziału na rozgrywki, bo to jest na jego korzyść, mm -hmm. ponieważ ma tego gola i asystę zastaną. I w te 825 minut, dwa gole, dwie asysty. Fabian Piasecki, 461 minut. No, prawie połowę mniej i ma cztery gole i dwie asysty. Można powiedzieć, że miał łatwiejszych rywali, bo Gutkowski przecież rywalizował na Murawie między innymi ze Slawią Praga czy z Spartakiem Trnawa, ale nie do końca mnie to przekonuje biorąc pod uwagę, że Piasecki sobie strzela takie gole, których wydaje mi się, że Gutkowski mógłby nie. Nie, no, wiesz, Gutkowski był akurat specjalistą Muszowie... strzelania dziwnych, przepięknych bramek, to też trzeba mu oddać. Dziwnych przepięknych, no to, czy znaczy pamiętam to jego przyjęcie klatką piersiową, ale... A, no i jest jeszcze Musiolik, 342 minuty, wciąż czeka na pierwszego gola i wciąż czeka na pierwszą asystę. To jest tercet napastników Rakowa-Częstochowa. Marek Papszu na konferencji powiedział, powiedział, jeden piękny gol powinien dodać mu pewności siebie, ale mamy jeszcze dwóch innych napastników i rywalizacja jest korzystna jest nic nie ja mam do Gutkowskisa, rozwija się ten piłkarz jest świetny, uważam, że te żarty z jego nieskuteczności trochę przekroczyły już granice i naprawdę widać ten rozwój świetne podania na przykład również w pucharach można było zaobserwować ze strony Gutkowskisa co nie zgadza się z wizerunkiem napastnika, który tylko stoi w polu karnym by zmarnować sytuację albo być trafionym w głowę świetne podania Gutkowskisa bardzo w tempo ale uważam, że Fabian Piasecki ma potencjał, który był niedoceniany i który ma szansę właśnie rozwinąć skrzydła. Gutkowski z Adam Kaniecki jako jedyny piłkarz ekstraklasy miał z złefu, dlatego grał u No nie jest to wykluczone, że wchodzą tutaj w grę tego typu sprawy. Może przewrót w przód potrafi zrobić, albo po prostu poprawnie to nazywa, przewrót w przód, a nie fikołkiem. A Piasecki mówi, ale zrobię sobie fikołka po golu. A Marek Papszun rozsierdzony. To nie jest poprawne nazewnictwo, mogłoby tak być i to mogłyby być, że tak powiem prawdziwe kulisy przyjaźni Gutkowskisa z Markiem Poprzynem bardzo się ucieszyłeś myślałem, że ten, że masz jakieś nie, znalazłem coś, także mówię żarty żartami, Gutkowski jest to świetny piłkarz ale rzeczywiście uważam, że ale Kasecki Piasecki lepszy Piasecki Kasecki lepszy. Kasecki okay, jest moim okay, lepszy, tak, po prostu myślę, że Raków na tym nie straci, na grze Tutaj wydaje mi się, że pole do dyskusji się dość mocno zawęża, ponieważ można w pewien sposób dyskutować z faktami, natomiast potem oglądasz sobie występy i już nawet nie mówisz, że oglądasz sobie gole, ale oglądasz sobie występy i widać się po, po piaseckim, że to też jest zawodnik nieprawdopodobnie wręcz pożyteczny dla drużyny. Ja w, nie powiem, nie powiem, ale jest taka drużyna, której losy śledzę nieco wnikliwie niż pozostałych, i tutaj też jest zawsze problem z niszczającym napastnikiem. Ale jest też wielka radość z tego, że skrzydłowi zazwyczaj bardzo dobrze sobie Radzą i jest sporo osób, które wiąże te dwa fakty, że napastnik nie strzela, bo obsługuje ciągle skrzydłowych, robi im miejsce i tak dalej. Natomiast zostawmy te taktyczne niuanse, bo widzę, że aż gotuje się w tobie, żeby coś śmiesznego nie, nie, nie. nam nie. Znaczy najpierw możemy oddać trochę miejsca też na naszym widzom, bo mało dzisiaj zaglądamy na czat, nie wiem, a ogłosiliśmy kilka konkursów i myślę, że możemy przejść do Lechy Gdański z tego tytułu się śmiałem. A, śmiałeś się z tytułu Lechig Okej. Okay. Z tytułu Lechdań zawsze można się pośmiać. E, yes. To masz D. Poprzód ma procent od transferu Gutkowskisa, ale podobno, tak, bo tak, nie tak, lubię. Proces, ja też nie proces, lubię procesu. Jest... Więc nawet nie powiem, że piasecki jest lepszy od Gudkowskisa, bo nie lubię procesu. Tak. E, Maciej doniec. Wniosek jest taki, że trzeba sprzedać Piaseckiego, żeby nie mieć wątpliwości. E, tak, wtedy by było na pewno dużo dużo prościej. O, i to jest ładne. Też to masz D. Albo grasz piaskiem, albo grasz piasek. Niestety, ale ja to trochę odnoszę do To hasło na standary, tak. Nie ma Nie ma piaseckiego w reprezentacji polskiej. Ok. A, Jagiełło i Husere są jak Kraków i Mistrzostwo Ligi. E, czyli na, na drabinie eskalacyjnej są na podobnym poziomie, podejrzewam. E, to to był, było oddanie tak. głosu. Chatowi. Jeszcze jest parę sugestii, gdzie ma pójść yy, Piasecki? No, są tam najmocniejsi. Nikt nie pcha Gutkowski sadoralu, wszyscy pchają. Bardzo słusznie. To jest słuszna koncepcja. To jest... to jest właściwy osąd. Warto mieć w życiu właściwy osąd. Tak, ja też jestem, jestem za tym. E... No dobra. dobra Lech muszę już to w jest ten To będzie wspaniała czytanka. Mogę ci. Lech jak Gdańsk właśnie. Lech Gdańsk Czytanka. Spotkanie kibiców z zarządem, sztabem i piłkarzami. Od godziny 19 trwa spotkanie kibiców Lechigdańsk z przedstawicielami zarządu, sztabu i piłkarzami klubu. Spotkanie rozpoczęło się od wyzwisk kibiców w stronę duszana Kuciaka i Rafała Pietrzaka. Po chwili na sali pucharowej pojawiła się taczka. Na salę, w której trwa spotkanie nie zostali wpuszczeni dziennikarze. Przed chwilą spotkanie opuścił Paweł Żelem, który został pożegnany niecenzuralnymi okrzykami, zaczynającymi się na W, a kończącymi się na J. Nie wiem, czy ktoś, czy możemy ogłosić konkurs, jakim słowem był żegnany Paweł Żelem, ponieważ to na pewno nie był wulgaryzm. Jakim innym słowem? Mm. Witaj! To było takie ironiczne, takie sarkastyczne. Paweł Żelewita, <laughs> to, tak tak pewnie było, ale przepiękne, przepiękne, bardzo się Kuba cieszę, że ta instytucja spotkań kibiców z zarządem, sztabem i piłkarzami przetrwała i pojawiła się w i Gdańsk. Jak ja słyszę, że spotkanie kibiców i tam jest później zarząd, sztab, piłkarze, ja już wiem, że będzie się działo, to jest jak taki, wiesz, taki trailer filmu, Tarantino. Wystarczy mi te, te 3-4 słowa. Ja już wiem, że muszę to przeczytać. Jeśli ktoś chciałby o. sprzedawać nagłówkami artykuły specjalnie dla mnie, to spotkanie kibiców, tu polski klub, z Robertem Lewandowskim na przykład. Tak. O, i pogodowe niejasności wyjaśniamy. Co ci nie podoba w listopadzie? Co, że pada trochę? A za jakie grzyby są już po lasach. Ym. Dobra, jest tutaj ten na czacie jest dużo. Wypij, wyznawaj, wracaj, wyjadaj, wodzirej, wycieraj, wolej. O wolej jest, wolej jest. Wolej, wodzirej, To jest w ogóle artykuł z lechia.gda.pl. Bardzo szanujemy ten portal, szczególnie że no, tutaj, tutaj cały urok tego artykułu polega na jego lakoniczności. Wiesz, można by tutaj używać wielu, wielu słów, wielokropków, bawić się przymiotnikami. Nie potrzeba. Twarde, suche fakty. W tymże artykule również. Co jeszcze wiadomo? Punkt pierwszy. Nastąpiły zmiany. Zgadnij, gdzie kuba. W pianie. W pianie. W zespole medialnym bo dawno nie było. Klub, który zmienił 10 rzeczników na przełomie 10 lat, gdzie dopiero co pojawiały się pogłoski o tym, że w zespole medialnym Lech Gdańsk to po prostu co 3 tygodnie była całkowita wymiana, dokonał zmian w pionie medialnym. Moim zdaniem, teraz Lechia jest gotowa na sukces. Jak zrobili zmiany w pionie medialnym, to teraz ta maszyna pójdzie jak ta taczka wprowadzona do sali pucharowej. Zastanawiam się, czy dotychczasowy zespół medialny nie został w całości przeniesiony do prowadzenia Instagrama Adama Mandziary, bo to jest też takie miejsce w polskiej piłce, które jest momentami niedoceniane. Oczywiście jeśli chodzi o kibiców Lechii Gdańsk, no to oni na Instagramie Adama Mandziary spędzają więcej czasu prawda, niż na stadionie, ale jeśli chodzi o resztę Polski, to jednak jest tutaj troszeczkę niedoszacowanie, zwłaszcza, że są tutaj pewne takie niuanse, które nie zawsze są w pełni zauważalne. Ja zaraz tutaj, co kompletnie niepostrzeżenie, zabawiając Was słowem i takim słowotokiem kompletnie bez żadnego posuwania tematu do przodu, zająłem sobie czas po to, żeby wpisać Adam Mandziara w wyszukiwarkę Instagrama i oto co i oto mam. Jest Adam Mandziara. Uwaga, 67 polubień na Instagramie. Tyle notują... Wszyscy w sumie, jak ktoś ma znajomych jakichkolwiek, to tyle ma polubień na Instagramie. Wiem, ponieważ ja regularnie przebijam barierę 70 polubień, a jest to o tyle sympatyczne, że większość dziennikarzy, których śledzę, ma po kilkadziesiąt tysięcy polubień. Więc ja tutaj czuję się akurat w tym miejscu, w którym lubię być kompletnie na uboczu, bez jakiegokolwiek zainteresowania czegokolwiek i kogokolwiek. Adam Mandziara. Sprzedaż Lechdańsk nie została wstrzymana. Wczorajsza wypowiedź wiceprezes Zarządu Lechdańska Agnieszki Syczewskiej podczas spotkania z kibicami została źle zinterpretowana. Sprzedaż, jak już wcześniej mówiłem i pisałem, odbyła się wolniej niż tego oczekiwaliśmy, ale proces trwa. Natomiast kwoty, jakie wczoraj pojawiły się w spekulacjach medialnych, to fake newsy. Życzę wszystkim miłego weekendu, ale jutro trzech punktów. Jest to o tyle interesujące, że Adam Mandela zrezygnował ze wszystkich funkcji Lechigdańsk, prawdopodobnie a miał ich sporo. I mimo to zdaje się, że po tych wszystkich rezygnacjach to wciąż jego Instagram. Nie jest Instagram, akcjonariuszem jest kanał, czy coś takiego? No wiesz, przy, tych, przy mnogości funkcji, które Adam Mandziara w Lechii Gdańsku pełnił, trudno jest ostatecznie zweryfikować, które pełni nadal, a z których już zrezygnował. Na pewno nie jest już przewodniczącym Rady Nadzorczej, co wydawało się takim ruchem. No dobra panowie, ja jak w tym filmie, ja zawijam, ja wyjeżdżam, tak jak tutaj sugerowali nasi ludzie z czatu, jeśli chodzi o to słowo na W. Natomiast no, Adam Mandziara niejako dementuje wypowiedzi Agnieszki Syczewskiej, która w strukturach klubu pozostaje, właściwie dopiero co została w nich zatrudniona i to jest o tyle interesujące, że nie do końca wiadomo, komu można w pełni ufać, jeśli chodzi o temat sprzedaży Lechigdańsk. Tak, ja i to też wiem. jest w tym artykule Kuba, do którego będę wracał, bo jest on fantastyczny. I tutaj rzeczywiście, podpunkt numer 4. Lechia na razie nie będzie sprzedana. Proces wstrzymano. Jeżeli pojawi się konkretna oferta, ponad 15 milionów euro zostanie on. Wznowiony, to jest wypowiedź pani Agnieszki Syczewskiej, Czy jak słusznie zauważyłeś, osoby, która wciąż w tym klubie pracuje. Myślę, że dla potencjalnego kupca to jest doskonała informacja, że dwie ważne, związane z tym klubem postacie, czyli jedna, która właśnie zrezygnowała, ale jednak jest przy klubie, a druga, która jest bodajże wiceprezesem, bardzo się mylą, ma, mają bardzo odmienne stanowiska w temacie tego, czy Lechia jest sprzedaż, na sprzedaż. To czy Lechia, jak w tym memie, to który jest synem kogo? To czy Lechia Gdańsk jest na sprzedaż? Tak może pytać potencjalny inwestor. Ale wolałbym na potrzeby naszego programu, naszej dyskusji, Kuba, żeby jednak y, odpowiedź pani Syczewskiej była prawidłowa. Bo zobacz, jaka piękna klamra. Lechia Gdańsk, no, może nie zrobiliśmy transferów, ale zrobimy, jak będzie nowy właściciel. Może to jest sezon przyjściowy, ale jak przyjdzie nowy właściciel, to będzie się działo. A tutaj jednak nie będzie nowego właściciela. O, i rzut taki wiesz kamery na ostatnie miejsce w tabeli. How it started, how it's going. Jednak nie mamy, nie będziemy mieli nowego właściciela, ostatnie miejsce, szukanie nowego kapitana. Piękna, piękna klamra gdańska. No, powiem ci, że brałem ten scenarz pod, pod uwagę. Za każdym razem, kiedy ktoś mówi, że teraz tego nie zrobię, ale gdy coś się wydarzy, to wtedy tak to no ja mam taką wrodzoną podejrzliwość, bo wielokrotnie byłem w tej sytuacji. Nie wiem, małżonka prosi tak, mógłbyś posprzątać tutaj ze stołu? Ja mówię, w tej chwili nie, ponieważ jestem w trakcie dopinania bardzo ważnej transakcji w Football Managerze, ale gdy ona zostanie dopięta, to wtedy sprzątnę ze stołu. A okazuje się, że ta transakcja to jest zakup na przykład yy, Ricardo Quaresmy do podbeskidzia Bielsko-Biała. I to się nie wydarza. I to się nie wydarza, i szklanki pozostają na stole. I ta wrodzona podejrzliwość, i że tak powiem, doświadczenie wynikające z tego, że sam wielokrotnie mówiłem, że coś zrobię wtedy, kiedy dojdzie do jakichś tam zmian, właścicielskich na przykład, no, nakazywała sądzić, że gdy Lechia mówi, że transfery będą, jak będzie nowy właściciel, to tak sobie myślałem, że po prostu ich może nie być, że nie będzie nowych transferów, że to jest taka, i po raz kolejny użyję tego słowa, i po raz kolejny będę troszeczkę niezadowolony z tego, w jaki sposób je wypowiedziałem, zawalowana obietnica tego, że nie będzie po prostu niczego. Że jeśli coś mówisz, że jak będzie nowy właściciel, to tak jakbyś, no jak spadnie na polskie deszcz meteorytów, to wtedy, wtedy zaczniemy przeprowadzać transfery i wtedy też zaczniemy budować bunkry przeciw meteorytom. Bo zawsze jesteśmy mądrzy post factum w tych kwestiach. Jestem, no nie jestem rozczarowany. Jestem, jestem, przekonany, o, to jest dobre słowo, jestem przekonany, że sprzedaż klubów w Polsce to jest bardzo, bardzo trudna robota. To jest bardzo trudna robota, ponieważ zazwyczaj patrzysz sobie, jak wielkie pieniądze przewalają się, jeśli chodzi o prawa telewizyjne. Patrzysz sobie, jak wielkie pieniądze przewalają się, jeśli chodzi o sprzedaż młodych piłkarzy mm. i myślisz sobie, no za darmo do tego nie pogonię. Za darmo do tego na pewno nie pogonię. No i potem zastanawiasz się, czy będąc potencjalnym najemcą, czy moje 15 milionów euro, za które mógłbym sobie kupić naprawdę wiele fajnych rzeczy, również takich do domu, różną porcelanę mógłbym sobie kupić, czy warto za te 15 milionów euro zakupić sobie Klub, który będzie mi przynosił głównie znój, łzy, pot i dużo, dużo, dużo kłopotów, bo na pewno prowadzenie polskiego klubu to przede wszystkim... Znaczy jakbym był, załóżmy Kuba, że jestem, no nie wiem, Rothschildem, tak? Tu cygaro, tu monok, wyglądam jak ten gość z okładki Monopoli. Myślę sobie, o! Tu odpalony, tu odpalony ten smartfon z kątem Maciej Iwańskiego, gdzie prowadzicie dyskusję na temat banku tak. centralnego. Jesteś Rothschildem? Wczu wczułem się w to. Myślę temat. sobie, a ja mam 15 milionów euro, może bym sobie kupił jakiś klub. Kogo mogę kupić za 15 milionów euro? Chyba całkiem sporo klubów, ale nie, wezmę Lech Jagdańsk, widać, że tu jest zarządzanie top, zarządzanie very American, American way, nikt nie wie, co się dzieje, kto tutaj odpowiada za co. Wspaniale, no myślę, że nie będzie jednak kolejki osób. Wciąż uważam, że może się pojawić szwedzki Hulk Hogan niedługo na na horyzoncie, ale dla niepoznaki, no nie wiem, do, w okularach, może przyciemnianych? Nie, będzie, będzie miał tą maskę Real Misterio. Tak, alkohol jeszcze jest zgrany, będzie miał maskę Real Misterio z poznania tak, 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 tak. na oczy. I to przyjechałem tutaj z przedstawicielem rodziny królewskiej z Zanzibaru i wtedy zacznę prezentować. Y Reprezentuję kosmitów, którzy są zgodowiczami Hutnika Kraków, pilnie śledzą, co się dzieje w polskiej piłce dzięki Hutnikowi Kraków. Chcą rozszerzyć swoje zaangażowanie w polski futbol i Hutnik jest trochę na za niskim poziomie. Kosmici e, wspierający Hutnika Kraków chcą kupić Lechie Gdańsk. No, myślę, że to są teraz ci podstawowi inwestorzy zainteresowani Lechią. Szwedzki halk, Hogan i kosmici od Hutnika Kraków. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że obecni właściciele polskich klubów, wielu z nich chętnie by pogoniło te swoje kluby, bo już zna ten chleb, już wie, że to nie jest łatwy kawałek chleba, że naprawdę fajnie by było oddać to z powrotem miastu. Bo jednak jak miasto zarządzało, to było lepiej, bo to wtedy sobie miasto, tam ci radni i tak dalej. Daleko nie szukać jest taki przykład w ekstraklasie klubu, który przez chwilę był w prywatnych rękach, przez te trzy lata w prywatnych rękach niemieckich, zamienił się w mem, spadł do pierwszej ligi i wylansował postać Gino Lettieriego na salony. Po czym wrócił w miejskie ręce radni, no, spoko możemy dawać, no i jest jak jest, jest ekstra klasa, atmosferka, jest Paweł Gulański, jest Leszek i tak dalej. Widać, że to nie jest takie proste, że po prostu podajesz kwotę, przychodzi ci człowiek, rzuca ci na stół te 15 milionów euro i koniec. Bo widziałem wielokrotnie w postaci wywiadów, w postaci jakichś tam zakulisowych tekstów, jak wyglądają te sprzedaże jeśli chodzi o weryfikację podmiotu kupującego? Można to zrobić określim to Sarapata Way, czyli o dostałam maila od nigeryjskiego księcia, który chciałby kupić Wisłę Kraków. Doskonale, to co to z czekałam. tego samego maila, pa, pa, z którego wczoraj pa, pa. dostałam przedłuż sobie coś tam. Otwieram. <laughs> Tak, i tak, dawaj te papiry. Zanim się rozmyślę, Wisła Kraków jest do wzięcia. Chodźcie tutaj do mnie, inwestorzy. No a można w taki sposób, jak podejrzewam, że robią to w Lechigdańsk, czyli no, niejako weryfikując e, potencjalnych kupców, bo e, teraz, jeśli dobrze kojarzę, trzy kluby, trzy przynajmniej, e, trzy kluby gdzieś tam się pojawiały w przestrzeni medialnej, jako te, które mogą zostać zakupione przez coś tam. I zazwyczaj coś tam to jest no, pewien fundusz inwestycyjny. Pewien taki konglomerat związany z pewną agencją menedżerską, pewne coś tam, coś tam, trochę od początku zaczynasz tak, zaczynasz, czy oni się zajmują, że robią to i owo, czy oni robią trochę tego, trochę tamtego. No i się okazuje, że część z nich tak, robi trochę tego, trochę tamtego. No i będąc właścicielem klubu, możesz pójść dwiema ścieżkami, albo dobra. Oddaję to w ich ręce, niech się dzieje. Ja mam ręce tu, ja sobie jadę teraz moim turbo śmigłowcem w jakieś przyjemne okolice, na przykład do Mikołajek. A możesz jednak powiedzieć, nie no, panowie, i tak tłumaczyć też kibicom, chcielibyśmy sprzedać ten klub. Bardzo byśmy chcieli sprzedać ten klub, ale przyjechał do mnie Rey Misterio i w towarzystwie kambodżańskiego księcia. Nie mogę tego zrobić, bo naraziłbym klub na to, że będzie jeszcze gorzej niż jest obecnie, a sami wiecie, że nie jest najlepiej. Dlatego ja nie dziwię się, że to tyle trwa. Trochę się dziwię temu, jaka towarzyszy temu medialna narracja, bo moim zdaniem Lechia największy błąd popełniła w momencie, kiedy zrobiła z, tego, z tej sprzedaży klubu taki moment przełomowy, który już jest za rogiem, już jest za winklem. Słuchajcie, tu patrzcie, widzicie tą, tę kamienicę? Za tą kamienicą już stoi limuzyna, w której są dojrzały. Moim zdaniem problem Kuba jest taki, że jeśli chcesz sprzedać klub, to musisz sprzedać klub dobrze funkcjonujący, a nie mówisz, ten klub zacznie dobrze funkcjonować, jak go sprzedamy. To nie jest dobre, jakby rękojmie reklamowe. Nie wiem, czy coś jeszcze w kontekście tej sprzedaży, czy rozmawiamy o wymianie Kaczmarka na Kaczmarka w wymiana Kaczmarka na Kaczmarka też jest sympatyczna, bo. Ostatnio, jak pytać, kto byłby na tyle zdesperowany, by móc objąć lekich Gdańsk w tym momencie, w którym jest obecnie, ze skupionymi liderami, którzy w dodatku mają tyle lat, że mogliby opowiadać o tym, jak powstaje węgiel, na własnych oczach widzieli to, jak się formują te cząsteczki, no to nie jest to praca, którą wrzucasz na takiego trenerskiego Eliksa i potem przebierasz w ofertach i zagranicznych menedżerów. Jest tam oczywiście Avram Grant, bo Avram Grant jest zawsze. I jeszcze inni różni szkoleniowcy, którzy chcieliby właśnie w Lechich Gdańsk kontynuować swoją trenerską karierę. No nie, raczej jest to tak, że dzwonisz do Macia Bartoszka. A nie, akurat kandyduje na burmistrza Ciechucinka. Dzwonisz do jeszcze jakichś innych postaci, które troszeczkę poza karzerą, No i znajdziesz Marcina Kaczmarka czyli człowieka, który no, akurat przechadzał się, bo jest z Gdańska, więc akurat był gdzieś tu w pobliżu. No i spróbujmy może z nim, zwłaszcza, że na sentymentach może można jeszcze trochę tutaj istnieją podkręcić. Istnieją dwie teorie spiskowe, dlaczego akurat Marcin Kaczmarek został następcą Tomasza Kaczmarka. Pierwsza, że to jest efekt oszczędności Pawła Żelema, że umowy z, napis z nazwiskiem Kaczmarek już były wydrukowane i jest dużo taniej wykorzystać te gotowe, niż drukować nowe kartki. Tamto imię to... Coś tam się z tym zrobi, tak? Trochę korektora użyjesz albo czegoś, ale kaczmarek już jest na tych wszystkich umowach. Nie ma sensu kombinować. Po co, jak jest już umowa napisana? Także spokojnie można to wykorzystać. Druga, no, że zagraniczni zawodnicy, no, zajmie im bardzo długo nauka nowego nazwiska trenera, a tak będą mogli dalej mówić kaczmarek i będzie jakaś. Może, może niektórzy nawet nie zauważą, że to jest inny trener, i saj, może się nie zorientują. Dajmy, że to jest kaczmarek. Oni tam też. Umiarkowanie się interesują tym, co tu się dzieje w tym klubie w Lechi, Może będą myśleć, że to jest ten sam i jakoś to pójdzie. Ale muszę przyznać, że faktycznie przemawia do mnie ta wersja oszczędnościowa, tak, bo tak, to, tak. Te, właśnie te tabliczki, te tabliczki to wizytówki. No tu, tu kawałek, tylko kredką sobie zamarzysz i możesz wizytówkę używać. Zwłaszcza, że jak sprytnie to zrobisz, Tomasz Kacmarek ma M. Ma, to jest imię, które zawiera w sobie M. Zamarzujesz to, zamarzujesz y, aż. I zostaje ci M. Kaczmarek i masz wizytówkę jak nową. I taka jakby była skrona dla ciebie. I wtedy na luzie sobie dalej korzystać z tych rzeczy, które pozostawił twój poprzednik. Było słychać podobno fafika, a to dziwne, bo jest zamknięty w drugim pokoju. Przepraszam was za to. Mam nadzieję, że nie był tak głośny jak ostatnio, bo wtedy zapomniałem go zamknąć i szczekał tutaj pod moimi nogami. Teraz się szczeka w drugim pokoju. Bobo Kaczmarek czeka na swoją kolej, tak pisze czat. Yy, jeszcze tutaj dalej. Mm. O, Kuktas88. Komentarz na temat yy, wzięcia Kaczmarka na trenera na Twitterze. To jest specjalista od awansów, nie od trzymań. Być może to widoczna się długofalowa wizja. klub z długofalową wizją. Marcin Kaczmarek już szykowany na awans powrotny do Ekstraklasy. Bardzo mądra decyzja Lechii Gdańsk. Jestem rzeczywiście. Kuktas trafił w dziesiątkę. Mm. Ponoć cygański baran Wasyl Szacher z domu Macher ma kupić za to Sosnowiec. Szacher z domu Macher. To jest dobry. muszę w takim jakimś losowym momencie sobie to przypomnieć. E... O, to tutaj Wojciech Drewing prostuje, że Adam Mandziara Maniusy bo żona pracuje dla klubu cały czas z Adamem Mandziary. Więc jeśli rozmawiają w domu, to, to spoko. No dobra i... E... O, tak, i Darek Białek. Marcin Kaczmarek to oszczędność, bo na adresach będzie miał TK. I jak zapyta ktoś, dlaczego nie MK, to powiedzą mu, że to ten Kaczmarek, albo twój Kaczmarek, albo trener Kaczmarek, i będzie mógł śmigać znaczy, do łatwiej po też Tomaszu. przerobić tą literę. Na upartego jakoś tam przerobisz na, wiesz, ten AK. To da radę zrobić. I znowu mhm. jest oszczędność. A tak serio, to uważam, że Marcin Kaczmarek jest dobrym trenerem długo czekał na swoją szansę, na pewno miał wcześniej dużo innych propozycji, ale chciał poczekać na ofertę na przykład z Ekstraklasy, a nie pierwszą lepszą z pierwszej ligi. I nie uważam, że to jest jakiś skandaliczny wybór, tylko dlatego, że go długo nie było na karuzeli. Ma za sobą całkiem niezłą e, trenerską, trenerską CV. Nie, nie oburza mnie to, że powraca Kaczmarek, Marcin e, na trenerską karuzelę w Ekstraklasie. Wyzwanie przed nim trudne, dwa lata oczekiwania, no tu się jakby wszystko składa, dlaczego się na to zgodził? Mhm. No tak, tak. Nie, no ja też nie, nie, nie jestem tym człowiekiem, który skreśla do trenerów z miejsca. Zwłaszcza, że nominacja Tomasza Kaczmarka też była trochę nieoczywista. To nie było coś takiego, że Tomasz Kaczmarek był przymierzany do każdego klubu ekstraklasowego, który znajdował się w ligowej stawce. Eee, no, pff, ale się sprawdziło. Czy, wiesz co, jest kwestia taka, że chyba na, na przykładzie tego, jakich zatrudnia trenerów, według jakiego klucza zatrudnia Lechia trenerów, widać, że z finansami Lechi jest średnio, bo wcześniej sprowadzili trenera, ale z Pomorza. Tak? Chociaż na ten bilet kolejowy Szczecin-Gdańsk było stać. Teraz tylko na tramwaj. No ale bo wiesz, bo to, to jest kwestia taka, że w Lechii nie ma miejsca na Nie ma miejsca na jakość. Jakbyś chciał ściągnąć trenera z Rzeszowa, to musisz go turboodrzutowcem podesłać do Gdańska, bo on nie będzie się tu jakimiś pociągami jak Bej. Tylko normalnie turboodrzutowcem. No to jak turboodrzutowiec, no to, to lepiej faktycznie limuzynę podstawić w Gdańsku, gdzieś pod drzwi. To jest temat Lechi, który chyba powoli musimy tak. domykać. Czy nie ja jeszcze coś masz? To tyle o Lechi. Gdańsk w takim razie, trzymamy kciuki za to żeby coś się tam wydarzyło wcześniej trzymaliśmy kciuki, żeby wydarzyła się sprzedaż w dobre ręce, ale Agnieszka Syczewska mówi, że to nie jest już aktualny temat, więc zawierzając Agnieszce Syczewskiej ja Poczekajmy, może przestać. jutro wyjdzie ktoś inny z Lech Gdańsk i powie, A że przecież my jesteśmy cały czas na Allegro nawet wypromowaną ofertę mamy podbitą, tak, w polecanych tak tak Agnieszka Syczewska się myli, Paweł, Adam Mandziela też się myli. Ja jestem Paweł Żelem, ja Wam powiem prawdę, jak to wygląda. I potem będzie jeszcze komunikat na Instagramie Adam Mandziela, że Paweł Żelem trochę takiego wypowiedzi zostały zmanipulowane przez media. Że jednak jest trochę jeszcze inaczej. To nie jest łatwa sytuacja dla kibiców Gdańskiej Leki. Szkoda, bo tak jak mówię, wydawało mi się i cały czas mi się wydaje, że jest to miejsce i klub z dużym potencjałem i trzymam kciuki, żeby kiedyś. Wyszedł na prostą totalnie. I na przykład, żeby Duszan Kuciak przestał odwalać, bo to też jest dosyć istotne przy budowie już nie tyle klubu, co zespołu. Dobrze, kiedy Twój bramkarz nie odwala, bo wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Mam do Ciebie pytanie. Czy myślisz, że w Warszawie w momencie, kiedy Komenda Stołeczna Policji, w skrócie KSP, zrezygnowała z meczów podwyższonego ryzyka na meczach KS Polonii, czyli w skrócie KSP, to problemy kibiców. Polonii Warszawa. To jest poloniny? Zagad... To jest pytanie takie z gwiazdką, takie z haczykiem, takie podchwytliwe, tak jak są te pierwiastki, i nagle się pojawiają jakieś takie, o, nie do końca oczywiste rozwiązania. To nie jest pierwiastek z dziewięciu. Uniwersum Polonii Warszawa jest czymś, czego nie rozgryzłem. To jest poduniwersum polskiej piłki. Uniwersum intensywnie rozszerzające się, uniwersum potrafiące. Zasać w siebie bardzo dziwne historie, więc szczerze Kuba nawet nie chce zabierać stanowiska, powiem, że cokolwiek powiem, będzie błędne. Ja tylko czekam na, na nowe fakty w sprawie polonijnego uniwersum. E, no to ja, ja ci je zapewnię w takim razie. E, Jan Strzeżek to jest o tyle ważne, że Jan Strzeżek to nie jest, że tak powiem, anonim. To nie jest człowiek, który, który po prostu jest kibicem takim zwyklakiem, jak my na przykład, tylko to jest lider młodej prawicy. I to jest warszawski radny Zbieran. I to jest były szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Gowina, i to jest rzecznik koła parlamentarnego porozumienia. I Jan Strzeżek, czy człowiek, który no pewnie nie lubi procesów, bo politycy też nie lubią procesów, i jest to człowiek, który raczej odpowiedzialny za swoje słowa bierze, e, pisze tak. To, co robi policja przy okazji meczów w Polonia jest skandaliczne. Albo uznawanie meczów na K6 jako imprez podwyższonego ryzyka, albo jak dzisiaj utrudnianie wyjścia kibicom ze stadionu. Jutro rozważę pismo w tej sprawie. Policja powinna pomagać, nie głupio przeszkadzać. E, I teraz tak, o co chodzi z tym, e, z tym wychodzeniem ze stadionu? Z tego, co słyszałem i z tego, co czytałem relacje kibiców, e, wykonano trik, który zazwyczaj używano wobec kibiców na wyjazdach. Ten trik polega na tym, że otwierasz bardzo wąziutkie przejście, i tym woziutkim przejściem wypuszczasz kibiców pojedynczo. Zazwyczaj na wyjazdach dzieje się to, kiedy zostają odpalone środki pirotechniczne i policja liczy na to, że w ten sposób uda się wyłapać tych, którzy odpalali. Wtedy nawet jest taki bonus: musisz stanąć przed kamerą policyjną, przedstawić sobie swój dowód osobisty do twarzy i przejść dalej. W taki sposób policja się zabezpiecza, że nie umknie żaden pirotechnik. I w taki sam sposób potraktowano wszystkich kibiców w Warszawie. Więc powiem tak, o ile na wyjazdach, powiedzmy, no, będąc takim. Bydłem cię, jak na przykład ja czy moi koledzy, no spodziewasz się, że niektórzy mogą cię potraktować w taki sposób. Natomiast idąc na mecz, na przykład z dzieckiem na Polnie Warszawa, jednak nie spodziewasz się tego, że policja zawoduje ci tego typu atrakcje, zwłaszcza w meczu, który nie jest meczem podwyższonego ryzyka, bo właśnie została z niego zdjęta ta bolesna łatka. Jestem absolutnie zaszokowany tym, jak to wygląda, jeśli chodzi o Polonię Warszawa, zwłaszcza, że tam w relacjach innych osób, nie tylko Jana Strzeszka. Przewija się ten motyw, że naprawdę bywa niebezpiecznie na ulicach Warszawy, jeśli chodzi o kibiców Polni wracających z meczu, ale nigdzie na osiedlach nie ma policji, bo cała policja jest zgromadzona przy bramach na konwiktorskiej, próbując tam ludzi wypuścić. Olgier Cyczewski, czyli dziennikarz, bodajże, zaraz się przewinę wyżej, to powiem, a nie, były dziennikarz, a obecnie operations manager at Hypen Global Expertise Group. No to Olgier Cyczewski pisze tak: Kolejna prowokacja policji po meczu Polonii, kordon policji, padający deszcz, ścisk i ludzie z dziećmi, a na ulicach obok, gdzie dla kibiców Polonii bywa niebezpiecznie, żadnego policjanta. Po co jest policja do prowokacji? Ja nie rozumiem pana. Obywatela. Co, jest, co się nie podoba? Trzeba, dzieci są bardzo niebezpieczne. Dziecko, to zbadali amerykańscy naukowcy, jest w stanie schować, pod nawet małe dziecko jest w stanie schować nóż w bucie i wyciągnąć go w trudnym momencie. To jest potrzebna bardzo drobiazgowa analiza faktów, no, sprawdzenie generalnie, czy są te noże w obuwiu, czy nie. Więc ja tu uważam, że wszystko jest w porządku. Dzieci, nożownicy, to jest możliwe. Jest też zdjęcie. To są kibice stłoczeni przy wyjściu ze stadionu przez policję warszawską, która. Gubi te resztki szacunku, które posiada, jeśli chodzi o moją... Os nie, nie posiada żadnego, nie, więc nie. nie ma co gubić. Ja nie mam nic są, więcej do dodania, ale jest inny wątek z pogranicza policji polskiego polskiego podwórka. Nie wiem, czy już chcesz przejść, czy jeszcze coś o A, tak, tak. Wiem, poczekaj, tak. Wyłączę sobie Papszuna. Fabian Piasecki ma intuicyjnikowe umiejętności. Wiesz, to ten tekst, w którym Marek Papszun mówi, że... E, wiem, że go tak przypominam za, za każdym razem, teraz jak będziemy rozmawiać. Dobra, mam to, mam to. Chodzi o Michał M. zapewne. Tak. Michał M. po ponad 3,5 roku procesu w końcu został skazany. Uniwersum Polskiej Piłki... Znaczy, ja chciałem powitać, chciałem roztoczyć czerwony dywan i powitać w Uniwersum Polskiej Piłki nie tylko paserstwo mieniem o znacznej wartości, nie tylko przyjmowanie samochodów pochodzących z kradzieży z włamaniem. Ale również powitać w pewnym sensie osobiście, wartego 60 tysięcy złotych Peugeota. Uważam, że to jest cenny wkład w uniwersum polskiej piłki. Peżot wart ponad 60 tysięcy złotych. No, oraz to Porsche, ale Porsche to wydaje mi się, że no takie już bywało, ale ten peżot z jakiejś przyczyny uważam, że warto go osobiście powitać. Mhm. Mm to jest o tyle interesujący temat, że proces się dosyć długo ciągnął, długo się dosyć ciągnął proces, ale mnie to cieszy, bo mogliśmy to obcinać 3,5 roku temu, a teraz możemy do tematu wrócić i faktycznie bardzo się ucieszyć. Podoba mi się też źródło, bo to pokazuje, jakiego rodzaju piłkarzem był Michał M, bo informacje o jego zatrzymaniu nie podaje Radio Z. Nie podaje też e, tego ONET bądź Wirtualna Polska. Podaje serwis Weekend tak, FNP. Lepiej byłoby, tylko, gdyby ty... informacja o tym podała jego żona po prostu na Facebooku. To było bardziej medialne. Albo myślałem, że odwołasz się raz jeszcze do. Ostrojenki wcześniej. Był taki pomysł. E, ale ale ostrojenka jest troszeczkę. Dalej. Podobają mi się też komentarze tutaj pod, pod tekstem o tym, że naczytał się o tym, że trzeba się przygotować na życie o po zakończeniu kariery piłkarskiej. od hmm? 60 tysięcy. Spoko właściwie. Dobrze, że w Uniwersum Piłki... Nie, w sumie nie dobrze, że nie zdarzają takie rzeczy w Uniwersum Polski Piłki. Dobrze piłkarze myślą o przyszłości, kiedy jeszcze, jeszcze grają. Eee, to jest jedna Ale powiem Ci, Kuba, jeszcze... e, śmiechy-chichy ale tak, mówię, a z ciekawości, dla żartu, wejdę na ten portal Ostroęka24. Nie ma Ostrowenka 24 a jest Ostrowieński 24 i dosłownie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Na pierwsze dziewięć artykułów, sześć dotyczy yy, czegoś, co się, w czym musiała interweniować policja. To jest dość intensywna statystyka. Najważniejsze wydarzenia w Ostroęce, sześć pierwszych. Coś związanego z jakąś interwencją policji. Nie wiem, czy Ostrołęka to polska Filadelfia, lat 90. i materiał pod The Wire, bo nie chcę procesów i nie chcę kosy z czarkiem brzuzym naszym kolegom redakcyjnym, ale jest to, jest to niezłe. Muszę się upewnić, czy to nie jest portal Policji OstroŁęckiej, bo tak wygląda, ale nie. Najnowsze aktualności dla Ostrołęki. Policja Ostrołęka, Policja Ostrołęka, Policja Ostrołęka. Pierwsze siedem Policja Ostrołęka. Znaczy wiesz, co mnie zaskoczyło, bo byłem przekonany, jak liczyłeś, i tą pierwszą, że ile jest tych artykułów, a potem ile jeszcze dotyczy jednego tematu, to byłem przekonany, że chodzi o Roberta Lewandowskiego. Naprawdę, myślałem, że 6 z 9. Robert Lewandowski, dziś trzeba w kadrze, a kiedyś w Ostroęce. W Ostroęce policja jest takim właśnie Robert. Tym, kim dla polskiego futbolu jest Robert Lewandowski, tym dla Ostrołęki jest do. No, podbrzusze kryminalne miasta. A fajnie, że przybyłeś tam w Filadelfię, bo znaczy to w sumie niesmaczne, co powiedział Charles Barkley, ale pasuje do tego, bo Charles Barkley podobno podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelona powiedział, że trochę tęskni za Filadelfią, bo od 24 godzin nie widział nikogo przebitego nożem. I tak Charles Barkley miał się wypowiedzieć o przestępczości w Ostrołęcej, ale nie tylko, w mia a, i tutaj Artur S. od razu, zanim ja powiedziałem, to Artur S. napisał, że chodzi o Baltimore, a nie o Filadelfię. Ale być może to chodzi o to, że ty, ty przywołałeś w Filadelfię. E, fan widoku z okna Michała Pola znowu chce nas wystrychnąć na dudka i pyta, czy wiemy, co się stało pod Legnicą, albo czy wiemy, co się stało w Ostroence. Nie wiemy, znaczy podlegnica wiemy, a w ostronę nie wiemy. Możesz nam napisać na czacie. Ale nie Ostatnio proszę, tam, widziałem znaczy nie obiecuję, w tagach, bardzo często pojawia się Krosno. Nie chcę tam klikać, nie wchodźmy w to. Ale widziałem, że Krosno o wybijało jakieś rekordy popularności. Mówię, czy naprawdę w tym kraju nie ma ważniejszych wydarzeń? I Krosno musi być rekordy popularności. Było to smutne, jak widziałem, że Krosno wybuchło w trendach. Powiem tak. Powiem ja tak też nie oglądałem tego filmu. Ale przy, nie przy, czytam, ale nie wchodzę, I ale to i mi... tak to jest już tej skali informacja, że dociera do ciebie przez jakiś Facebook coś, co tam się zdarzyło. Ale na tym naprawdę zamknijmy. Jest wczesna tak. pora, nie psujmy sobie nastroju i wszystkiego. Ale nie, ten kraj, to nie jest dobre, jeśli to jest informacja dnia, informacja tygodnia w tym kraju. No, to nie jest, to nie jest najfajniejsza sprawa. Natomiast jak już tak łazimy uh -huh. po drobnicy, łazimy po drobnicy, to nie wiem, czy wiesz, ale... Nastąpił nowy etap w budowie wielkiego motoru Lublin. No Paweł wiesz Tomczyk, o tym tak? czy nie wiesz? Bo motor Lublin cały czas ze wsparciem niejakiego pana Jakubasa, no. który mógłby sobie kupić nas wszystkich. No to buduje wielki motor już jakiś czas. I Paweł Tomczyk, bo tutaj zdradzę, że Paweł Tomczyk ma zostać nowym, znaczy już został nowym dyrektorem sportowym w motorze Lublin. Jest już trzecim dyrektorem sportowym za kadencji pana Jakubasa w motorze i teraz trenerem będzie Gonzalo Fejo, czyli teraz bardziej taka wchodzi opcja rakowowa. Bardzo dobry duet, mówiąc... Gonzalo Fejo, świetny trener, Paweł Tomczyk, bardzo doświadczony i też mający sukcesy dyrektor sportowy, który odpowiadał m.in. za wyszukanie Władana Kowacewicza, więc dobry ruch motoru Lublin. Nie wiem, co więcej. Tak, też tak uważam, że to są dobre ruchy, natomiast pamiętajmy, że do niedawna dobrymi ruchami Motoru Rubin było zatrudnienie innego duetu, tym razem legijnego, czyli Michała Żewakowa oraz Marka Saganowskiego, jednak okazały się to Szczerze, Kuba, nie. Szczerze, Kuba myślę, ale... że jednak większe podparcie merytoryczno-warsztatowe ma w tym momencie Gonzalo Fejo i, i Paweł Tomczyk. Taka jest moja opinia. Michał Rzewłakowa nie cenisz jako dyrektora sportowego? Cenię, ale wydaje mi się, że Michał Żewłakow, schodzący na Motor Lublin, mógł prostywać. nie do końca się zaangażować w to, a dla Tomczyka i dla Goncalo to są życiowe szanse. Objęcie się tego Motoru Lublin i oni to będą a? cenić. Słuchaj, nie wiem, czy coś więcej o Motorze Lublin, bo jest inny temat, bardzo ciekawy. Posłuchaj, słuchaj, okay. oczywiście już zjawiłeś to, że Maciej Bartoszek startuje, w, zamierza wystartować w wyborach na burmistrza Czechocinka. I wiesz, jaka jest pierwsza myśl? No, no fajnie, także w sumie tak, już kiedyś wypróbował tej kariery poza, poza piłką nożną, źle to nie wyszło dla niego, i, i teraz to jest dobry kryzys. Ale drugi, zaczynasz się zajebiście martwić o ten Ciechocinek, bo wiesz do jakich klubów przychodzi Maciej Bartoszek? Jak tam się pali? Jak tam jest blisko spadku? Jak tam jest naprawdę dramat i trzeba rakować? Co się dzieje z Ciechocinkiem? Dlaczego ten ceniony. Cenione uzdrowisko znalazło się w stanie, w którym potrzebuje Maciej Bartoszka, żeby wyciągnął ich spod dna. Czy, czy w tabeli uzdrowisk polskich w tym momencie cichocinek z prawdziwej potęgi znalazł się w strefie spadkowej? To są bardzo interesujące kwestie. Zwłaszcza, że cichocinek przecież to taka legia wśród, tak. wśród uzdrowisk. Wiele, wiele lat dominacji, wiele lat, jak mówię, się o sanatorium, to cichocinek opiewany w utworach. Pamiętamy, że w cichocinku. Tam gdzie dom zdrojowy, Maxi Kas, ruszanałowy. Tak było. Pamiętam też nie jest procesów, procesów, więc nie powiem, co tam się działo, jeśli chodzi o ten artykuł, ale był taki artykuł. Gren invades Ciechocinek. Nie wiem, czy tutaj przypominasz, jak Kazimierz Gren w Ciechocinku szarżował. Opisał to jeden z portali polskich który akurat też nie lubił procesów, ale, ale miał, jeśli chodzi o ten tekst. Natomiast obsługa hotelowa wtedy wówczas bardzo dużo miała do powiedzenia. Natomiast tego, jak się zachowywali przedstawiciele PZPN-u, wśród nich między innymi właśnie jeden z naszych ulubieńców. Obawiam się, faktycznie. Więc... Obawiam się, że wiesz, wjeżdżasz w tym momencie do Ciechocinka oczekujesz spa z błota, a tutaj takie Baltimore, 94 rok i Barclay tylko szukający, patrzący coś tam. Gdzie jakaś zawierucha się dzieje? To nie... No. A fajnie, jakby Maciej Bartoszek był takim politykiem w takim właśnie stylu Hollywoodzkich filmów, że tak sam chodzi w takich e, jak szeryf, w takiej skórze po tych ulicach, jako taki ostatni sprawiedliwy. Tak, co tutaj widzę? Sypie się kamienica i od razu wiemy, że z zapazuchy, jest zestaw murarski i zaczyna w tą kamienicę pach 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 od I remontu. Maciej Bartoszek wydzie, tak. y, wymierza sprawiedliwość. Był trenerem i to tak. dobrym trenerem. <laughs> Renegade, a w ogóle z Ciechocinkiem wiąże się, moim zdaniem, dosyć interesująca historia o tym, jak wkręciłem mamy. O, statą razem szliśmy sobie ulicami Ciechocinka, no i tam wiadomo, jak to Ciechocinek, dancing, tu prywatki, ludzie tańczą, wata cukrowa, roller coaster, Nie, roller coaster, nie, kardiologia też tam odpoczywa, roller coaster, nie, ale jakieś takie wolniejsze karuzele, no generalnie klimat naprawdę wielkiego kurortu wakacyjnego. No, i my przechadzamy się po tym. Ja tak się westchnąłem, zażartowawszy do rodziców. Mówię, a szkoda, że o 20. przychodzi lekarz prowadzący i to wszystko zwija. A mama tak się rzucić, naprawdę? Nie, to był żart. Tutaj nie jest tak, że o 20. lekarz prowadzący każe wszystkim udać się z powrotem do swoich klitek e, lekarskich, znaczy sanatoryjnych. E, właśnie jestem ciekawy, jak Macie Bartoszek rozwiąże temat rozwiązłości seksualnych. O, daleko, się... daleko zajętałeś. Ja tylko powiem, że. No. Słyszałem, czytałem wielokrotnie dużo artykułów o tym, bo wcześniej to chodziło jako taki mem. Jadę do Ciechocinka. Wiecie, bez mojej 84-letniej żony jadę sam. Natomiast potem poczytałem trochę artykułów i faktycznie temat istnieje. Temat istnieje. Jest do rozwiązania. Znaczy, no być może nie jest do rozwiązania, ale nie chcę w to wchodzić, bo nie chcę procesów. Liczę, że Maciej Bartoszek Ciechocinkiem będzie rządził tak, jak Rudim znaczy, tak, też mi się skojarzyło z Rudim Julianiem i wiesz. Generalnie to martwiłem się o Ciechocinek do momentu, w którym usłyszałem, że Maciej Bartoszek ma się do za niego zająć, bo wyciągał trudniejsze sytuacje w polskiej piłce. Więc jeśli rzeczywiście Ciechocinek jest w tym momencie Baltimore 94, Maciej Bartoszek sobie poradzi, tym jest, takim jest człowiek. Adam Kaniecki pisze, że Bartoszek będzie stał na bramce przy wejściu na tężnie. I to, to jest, moim zdaniem, ta funkcja, którą powinien burmistrz Ciechocinka pełnić. Tak patrzę, co tu jeszcze. Arkadiusz Kasper pyta: Olki, dlaczego jeszcze nic nie było na temat tweeta, który opanował sieć? Dziękuję pan Dominik. Powiem szczerze, nie wiem o co kaman, za co dziękuję. Nikt się Leszek wypowie. Wiesz, o Może co, o te pomidory. A pomidory! To jest interesujący ja temat. Słyszałem? Jest że widziałeś na własne oczy, ty, tymi oczami, znaczy nie tymi, tymi oczyma. A tu teraz pokazuję na Twoje oczy na moim monitorze, widziałeś 3 pomidora. Aha. Znaczy teraz szkole, widziałem już, bo widziałem w internecie. A no to, to do tego nawiązuję. A powiedz, jak to się stało, że 3-metrowy pomidor trafił do internetu? Znaczy no właśnie, piękna jest historia ta, że widzisz, masz sobie swój ogródek. I widzisz, że wyrosł 3-metrowy pomidor. I to mogło umknąć historii, mogło umknąć ludzkości. Ale ty wiesz, że wydarzyło się coś ważnego, robisz zdjęcie, wysyłasz do gazety, i tam też są inteligentni czasem ludzie. Nie tak jak my, ale tam akurat byli, przyjechali, zrobili zdjęcie i to jeszcze ciebie przy tych pomidorach. Ja naprawdę jestem urzeczony tą historią. Uważam, że ona jest uniwersalna. Ona uczy tego, że jak ty sam nie zadbasz o to, by coś dostrzeżono w tobie, w tym co robisz, to świat może to przeoczyć. Nie musi, ale może. Ten 3-metrowy pomidor mógłby zostać przeoczony. A tak ktoś zadbał. I to jest piękna historia. Naprawdę uważam, że wszyscy możemy z niej wiele czerpać, wszyscy możemy się z niej nauczyć. Oczekuję, że Robert Lewandowski na kolejnej konferencji w jakiś sposób nawiąże do historii 3-metrowych pomidorów dziadka jednej z użytkowniczek Twittera. Tak. Też jestem za tym, żeby nawiązywać do 3-metrowych pomidorów, bo na pewno nie hoduje się ich w dzień, ani w dwa dni, ani w trzy dni, tylko dłużej. Bo tyle mogą rosnąć. Z takiej trumnicy zapraszam jeszcze na mojego Twittera, gdzie znajduje się najlepszy filmik w historii, w historii filmików. Puściłem go już wszystkim. Wczoraj oglądałem go z ręką na sercu jakieś 124 razy. Tyle razy oglądałem o tym, jak Polska wchodzi na Russia Hate Club. Gdzie jest bardzo dobrze znana. Więc jeśli macie wolne 30 sekund, to koniecznie musicie obejrzeć ten filmik, bo mówię, jest najlepszym, co spotkało ludzkość w tym tysiącleciu, a spotkało ludzkość w tym tysiącleciu bramka... I 3-metrowe pomidory na przykład. I 3-metrowe e, pomidory. E, tak sobie myślę, czy zostały jeszcze. A, zostały jeszcze takie tematy, mm, że tak powiem, ogólne. E, czyli po pierwsze, e, że sponsorem naszego kanału jest Bezelbook. Mhm. W opisie na pewno znajdziecie jego ofertę, ale nie będzie dzisiaj, nie będzie dzisiaj anulowanego i zapowiadanego wywiadu z państwem Cionkała, dlatego że się, no jak to w rodzinach, gdzie jest dziecko, pojawiły się infekcje. Ja dzisiaj mam o 17.30 pediatrę, już wysłałem żonę SMS-a podczas trwania poranka. Nie wiem, jak jest z Bruno, który jest synkiem Tomka i Karoliny. Ale podejrzewam, że pewnie to już jest. To już jest ten listopad. Listopad z całym swoim... Tak, listopad, listopad, jak się patrzy. Listopad, co się e, zowie. Zapraszamy no na kalciokas, które też dzisiaj na naszym YouTubie będzie również przemowa Przemka-Langiera. I zapraszamy też na domówki z meczów reprezentacji Polski. Jeśli chcecie obejrzeć się w, w towarzystwie naszym Julka Cipiki, to zapraszamy na domówki meczowe. I jednak, możesz jeszcze śmiało kuba, zerknąć, co tam widzowie? Patrzę, patrzę, co tam, co tam widzowie. Natomiast o te domówki było na pewno pytanie. I oczywiście w momencie, kiedy zaczynałem mówić te wszystkie rzeczy organizacyjne, to pamiętałem, że moim głównym celem jest zaproszenie naszych widzów na domówki, ale w międzyczasie gdzieś mi to kompletnie umknęło w listopadowej handrze. Będą domówki, tak. Kuktas 88, myślę, że na Podlasiu wyhodowano 4-metrowe konopie. To będzie z nich lin. dużo tego. Tak, albo lin. Albo tak. Tomasz D. Za każdym razem ten pomidor musi mieć o metr więcej. Zgadzam się. Powinniśmy następny poranek zacząć od 4-metrowych pomidorów w tym miejscu, gdzie coś tam. Filip Eł. Leszek notorycznie olewa wymowę nazwiska Jurka. Tę konsekwencję. Tak, to ja Sipika, szanuję. Będę już tak mówił, zostaję e... przy tym. Nie będzie mi, a ja nie będzie mi Julek mówić... mówił, jak się nazywa. Ja, że muszę to szanować. No nie. Tak. A ja będę mówił. Wczoraj Sipika Julek też. prowadził Julek program Sipika. ekstraklasowy z Wojtkiem Bąkowiczem. Było największe w dziejach stężenie merytoryki. Dzięki temu, że mnie nie było, polecam Wam. Wszystkie mecze są podzielone na time stampy. Można sobie odtworzyć. Tak. Julek CPK będzie z nami w czwartek wieczorem. A, no i w piątek będzie normalny tak. odcinek Tetryku, bo nagramy sobie domówkę, a po domówce nagramy sobie odcinek i będzie on w piątek, a w niedzielę będzie kolejny bój Tetryk Menadżera. Zaczynamy piłkarską wiosnę. W planowaniu w składzie się... i waldivium. Tak. E, muszę przyznać, że. O, Wojtek nam macha na czacie Bąkowicz. E, też odmachujemy Ewo Wojtkowi. E, on Common Man pisze, że to nie jest wina Leszka, że Julek się źle nazywa. Ja też tak uważam, to że to i nie i jest wina Leszka. To jest prawda. No i co? Będziemy powoli zbliżać się do końca. Jeśli nie oglądaliście jeszcze tego managera niedzielnego, to też moim zdaniem warto, bo to jest olki bol. Olki bol. Wreszcie odkułem się po nieudanej przygodzie z kadrą. Po nietrafionych powołaniach, totalnie, mimo że odwodziło mnie od tego grona asystentów z Dariuszem Kołodziejem na czele, to się odkułem. A warto też spojrzeć na to z tej strony, że zaczyna się okienko transferowe i Leszek poszalał. Leszek poszalał. Już tutaj słyszeliśmy o Waldivi Daniel, Danielu Alweszu, ale jest, jest tych transferów jeszcze parę innych. To tak. koniec jest. Będzie dwugos jeszcze dzisiaj do przeczytania z naszej strony. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za to, że spędziliście z nami ten poranek, że uczestniczyliście aktywnie w debacie na temat wyższości Fabiana Piaseckiego nad Robertem Lewandowskim, która zakończyła się dość szybko, kiedy ktoś z czatu zdradził wzrost obu Panów, i wtedy obiektywne argumenty musiały po prostu zająć miejsce jakimś dywagacją i rozstrzygnąć spór jednoznacznie na korzyść Fabiana Piaseckiego, człowieka wyższego o cały centymetr. Od Robercika. Tak to wygląda. No i co? Trzymajcie się, Ech, się cześć. W takim razie.